Drakers. Odcinek 20. Legenda pola X-Rolu. Cierpliwości. Wujek John już czeka na torze. Jak tylko Red skończy test, możecie poćwiczyć z Turbo 3. Świetnie, ale musimy pogadać potem z Sandrą. Zastanówcie się, czy wyjazd do Brazylii to dobry pomysł? Może nie najlepszy, ale musimy to zrobić. Fabry ma rację. Te zdjęcia są niesamowite. Czyli ci chłopcy, bracia Rivera, znaleźli pole X-Rolu? Tylko dzięki wadzie w ich X-Tabach, prawda, panie Gotham? Tak, ale nie znają jego dokładnej lokalizacji i tego próbują się dowiedzieć. Kibice Drakers, którzy umieścili te zdjęcia, zrobili nam przysługę. Ustalił pan miejsce, w którym je zrobiono? Tak, przeanalizowałem dane i chyba je znalazłem. Christine, spakuj lekkie ubrania. Jedziesz do brazylijskiej dżungli. Szukamy braci? Nie, szukamy pola X-Rolu. Wszystko wygląda dobrze, Red. Co myślisz? Drakers Turbo 3 jest wspaniały. To nie konie mechaniczne, tylko cała stajnia w silniku. Wspaniale, wracaj do warsztatu. Jeszcze jedno okrążenie. Właśnie ustanowił rekord. Chyba jest w świetnej formie i zapomniał o swoich problemach. Może, ale jest skryty. Kto wie, co myśli. Dobrze go znam i wiem, że był przerażony, gdy wszyscy dowiedzieli się o jego życiu miłosnym. Od razu cię polubiłam, Nino. Przykro mi, że tak się ułożyło między tobą a Redem. Byłam w podróży służbowej. Dzwoniłam do niego, ale nie odbierał, wiem. Niektórzy tak sobie radzą z problemami. Uciekają od nich. Przepraszam. Każdy powinien móc podejmować własne decyzje. Ale czasem nie chcesz podjąć tej właściwej. Powiem ci coś, młoda damo. Nie baw się uczuciami Reda. To najlepszy młodzieniec, jakiego znam. Nie zasłużył sobie na to. Przykro mi, ale nie ma mowy. Ale Bob i Luke mogą potrzebować naszej pomocy. Masz rację, ale nie możecie ryzykować. Wiem, że chcecie pomóc, ale to trudny czas dla Drakers. Właśnie się dowiedziałem, że zaraz zacznie się poszukiwanie X-Rolu. Kolejny dowód na to, że są nam potrzebni. Zaraz zacznie się wyprawa po X-Rolu.
Inżynierowie stworzyli coś, co wam pomoże. Co takiego? Coś, co da nam przewagę? Właśnie. Tony Parker to oszust. Obejrzałem to nagranie setki razy. To przez jego nieczystą grę miałem problemy. Czyli mogliśmy wygrać. Nie mamy pewności, ale nowe X-karty pomogłyby nam następnym razem. Możesz na nas liczyć. Parker nie znajdzie fragmentu X-rolu. Gdzie oni są? Zjawią się, a ja będę miał niespodziankę dla Chrisa Bravo. Niespodziankę? Zobaczysz. Drakers, miło, że w końcu się zjawiliście. Nie możesz się doczekać, aż znów cię pokonam. Jestem pewien, że wygram. Chcesz się założyć? O co? Jeśli nie znajdę fragmentu X-rolu, odejdę z Czarnego Ducha. Ty odejdziesz, jeśli ty go wcześniej nie znajdziesz. Nie rób tego, Chris. To głupie. Tracimy czas. Nie podoba mi się twoje zachowanie, Tony. Lali ma rację, to głupie. Co jest, Bravo? Boisz się mojego wyzwania? Umowa stoi. Przypieczętujmy to. Już nie możesz się wycofać. To był błąd. Tony to oszust. Jest gdzieś tutaj. To Viola. Jeśli Viola tu jest, to znaczy, że my tu jesteśmy. Mój X-Tab wskazuje, że tylko drużyna Czarnego Ducha jest w pobliżu. Mój też. Odbieram sygnał Tonego i Cliffa, ale waszych nie. Dzieje się coś dziwnego. Wyczuwam podstęp. Jeśli Czarny Duch gra nieczysto, my też możemy. Fabry ma rację. Powinniśmy trzymać się razem. Dobrze. Ostatnie okrążenie kwalifikacji. Red Furies Drakers ma najlepszy czas. Red zajmie pierwsze miejsce. Eric Schulz z Czarnego Ducha będzie musiał zadowolić się drugim. Słucham? Dzwonię do ciebie cały dzień. Byłam zajęta. Nie lubię, gdy jesteś niedostępna. Nie podoba mi się ten ton. Muszę się z tobą spotkać. Kiedy? O zachodzie słońca, za północną trybuną. To coś wysyła błędne informacje o naszym położeniu. Więc dlaczego wszyscy idą wprost na nas? X-Roll! X-Roll.
Jesteśmy blisko? Nie jestem pewien. Kabir? Odbieram coś przy tym drzewie. Poszukiwanie X-Rolu zakończone. Wygrał zespół Czarnego Ducha. Dostaną dodatkowe X-karty do wykorzystania w drugiej rundzie Superpucharu. Świetnie, mamy teraz nadmiar X-kart. I nie musimy się martwić o Chrisa Bravo. Zaraz ogłosi, że wycofuje się z formuły dzieci. Nie mogę się doczekać. Jak mogłeś być tak lekkomyślny? Musiałem. Nie musiałeś przystawać na ten głupi zakład. Sandro, nie tłumacz go. Ty też za to odpowiadasz. Pojmujecie, co zrobiliście? To była kolejna sztuczka Tonego. Sandra ma rację, nawaliłem i muszę ponieść konsekwencje. Może jest jakieś wyjście. Nie możesz odejść w połowie zawodu. Miło, że się martwisz, Lali, ale Chris dał słowo. Od teraz ściga się z Fabri. Nagłe odejście Chrisa Bravo wywołało zamieszanie. To dziwny i nieoczekiwany ruch. Ale jest coś jeszcze. Lali i Kabir oraz Stan Murphy także się wycofali. Fabri Morelli też zrezygnował z wyścigu. To znaczy, że Tony Parker jest dziś jedynym zawodnikiem. Sędziowie zastanawiają się, co zrobić. Dziękuję wam. Jaka decyzja, Margo? Wygrywamy walkoverem? Słyszałem, jak kilku sędziów mówi, że wolą dać wygrać Tonemu, niż zawieszać zawody do odwołania. Świetnie. Miód ma moje uszy. Właśnie dostaliśmy oficjalną decyzję sędziów. Dowiedzieliśmy się o nieprawidłowościach podczas wczorajszych poszukiwań X-Rolu. Czarny duch z nich skorzystał. Wyniki poszukiwań zostają unieważnione. Tą decyzją Chris Bravo zostaje przywrócony do formuły dzieci. Co się stało, trenerze? Ktoś odkrył urządzenie. Musimy oddać X-karty. Bravo, Parker, Morelli, Murphy oraz Lali i Kabir są gotowi. X-taby, które przyciskają kierowcy, pozwolą im kierować samochodami. Ostrzegam cię, Chris. Chcę, żebyś wygrał. Ja chcę, żebyś ty wygrała. Kierowcy zaraz wsiądą do X-Racerów. Włączyć X-Racery. Jesteśmy Drakersami. Kontakt, zapłon. Kontakt i ustawienia gotowe. Ruszyli. Kierowcy Drakers prowadzą, ale Lali Suri jest tuż za nimi. Lali nie traci czasu, nieźle. Lali spróbuje użyć X-karty. Przygotuj się, niezły start, Lali. Spróbuj nie przesadzić. Pokażę wszystkim, że nie można zadzierać z tygrysami. Lali dogania Chrisa Bravo, ale jej celem jest chyba Tony Parker. Typ ataku X-hamulec. Jej hamulec mnie nie spowolni. Lali Suri przyspiesza. Parker się broni, ale zawodniczka Tygrysów w pięknym stylu objęła prowadzenie. Lali świetnie sobie radzi. Tak. Parker ma za swoje. Mam nadzieję, że Lali wygra. Będziesz ignorował wszystko, co mówię? Przepraszam panią, ale próbuję oglądać wyścig.
Javier Suri nie chce być gorszy od siostry. Pali gumę, próbując wyprzedzić Chrisa Bravo. Muszę ich dogonić. Zwolnij, czujniki wskazują, że obciążasz opony. Powiedziałem zwolnij. Za dużo wymagasz od tego wozu. Javier Suri koziołkuje, ciśnienie w tylnej, lewej oponie było za duże, nitro jest zniszczone. Przepraszam, Anatolij, miałeś rację, mogłem cię posłuchać. Huragan walczy o miejsce na podium, Stan Murphy goni Fabriego. Chris jest w trouble. Tymczasem cień Parkera zjeżdża do boksu. Pewnie po tym, co spotkało Carrera, Parker wymienia opony. Parker spadł na czwarte miejsce. Tylko kierowcy z pierwszej czwórki przejdą do ostatniej rundy. Chris ma kłopoty. Widzę, zwalnia. Tylna lewa opona traci ciśnienie. Chris, wróć do warsztatu. Robi się. Teraz Bravo zjeżdża do boksu. 2,5 sekundy na wymianę opony to rekord Drakers. Niestety Bravo spada na piąte miejsce. Murphy jest czwarty, Parker trzeci, Fabry drugi i Lali pierwsza. Chris może nie przejść do następnej rundy. Użyj X karty. To moja jedyna szansa, nie mogę wszystkich zawieść. Zrób to. Tryb ataku Mega Sprint. Spektakularny powrót Chrisa Bravo. Zagrał X kartą ataku i wskoczył na drugie miejsce. Super. I jeszcze Stan Murphy. Nie pozwolę temu głupkowi się wyprzedzić. Stan, to twoja ostatnia szansa na użycie X-karty. Tryb turbo, druzgocąca turbina. Załatwię go. Myśl o wyścigu, użyj X-karty. Tryb obrony, tarcza X-rolu. Tony Parker użył X-karty i pozbył się Stana Murphy'ego. Zespół Huraganu został wyeliminowany. Murphy dołącza do Kabira. Czego chcesz? Obserwuję cię. Nie zamieniłaś z Furym ani słowa. To nie twoja sprawa. Teraz mnie nie podoba się twój ton. Ani wyraz twarzy. Widzę cię. Pamiętasz? Chciałem się upewnić, że pamiętasz o naszym spotkaniu. Pamiętam. Jeszcze jakieś instrukcje? Na razie nie. Do zobaczenia. Ostatnie okrążenie. Trwa pojedynek o pierwsze miejsce między Chrisem Bravo a Lali Suri. Maran i Kamalo walczą. Dawaj, Lali, uda ci się. Lali Suri wygrywa. Tygrysy wygrały drugą rundę Super Pucharu Indii. Niesamowite zwycięstwo gospodarzy. Tygrysy awansowały w rankingu i pierwszy raz wyprzedzają Drakers. Drugie i trzecie miejsca nie są złe. Mimo wcześniejszego zamieszania, Chris walczył całym sercem. Gdzie oni się podzieli? Co się stało? Byli tu przed sekundą, a teraz zniknęli. Nie wiem, czemu się na to zgodziłem. Bo chcesz im pomóc tak jak my.
i upewnić się, że nic nam się nie stanie. Właśnie, tędy. To oni. Co robimy? Idziemy za nimi. Może zaprowadzą nas do braci Rivera. Co się dzieje? Nic. Wszystko jest ok. Idziemy. Ktoś nas śledzi. Naprawdę? Ściągnąłem wszystkie zdjęcia i mój X-Tab ustalił współrzędne Boba i Luka. Jesteśmy na miejscu? Podobno najpierw trafili właśnie tu. Zobacz tę chatkę. Ciekawe, czy jej mieszkaniec spotkał Boba i Luka. Hector nas dogoni. Zapukajmy i spytajmy. W tym lesie deszczowym są dziwne zwierzęta. Pobił najemników. Mam interweniować? Nie, zostań w ukryciu. Fabri? Hektorze, odkryliśmy coś niesamowitego. Idź za nimi. Gdzie jesteście? Idź prosto. Zobaczysz chatkę. Jesteśmy w środku. Będzie wam wygodniej na stojąco. Wasi przyjaciele Bob i Luke mają czyste serca. A legenda jest prawdziwa. Ty musisz być Hector. Bracia Rivera mówili mi o tobie. Wejdź. Kim pan jest? Nazywa się Voshe. To przyjaciel Boba i Luka. Martwimy się o naszych kolegów. Niepotrzebnie. Bob i Luke mają się dobrze, ale przydałaby się im pomoc. Postanowione. Christine zakończyła misję i ma jak najszybciej wrócić. Znalazła braci Rivera? Bob i Luke opuścili las deszczowy i jadą nad ocean. Czyli mieliśmy rację. Pole X-Rolu jest gdzieś w Brazylii. Tak. Teraz musimy tylko czekać. Przepraszam, że czekałaś. Czy w policji nie uczą punktualności, Mariusie? Martwiłaś się o mnie? Rozczaruję cię, ale nie myślę o tobie cały czas. A powinnaś, skoro razem prowadzimy tę sprawę, agentko Star. Wersja polska na zlecenie TVN Master Groove Studios. Tekst Joanna Smolarczyk, czytał Maciej Orłowski. Like
Makers, but we're also fighters. Come take a look at electronic racers. We are branches growing up a giant tree. Fast rap champions, we can win.